Witam Państwa serdecznie na platformie Nowych Perspektyw Nawigatorzy Jutra i chcę Państwu przedstawić mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Małgorzata Wołoszczuk. Witaj, Małgosiu. Witaj, Andrzeju. Małgosia Wołoszczuk, Zielony Lublin, ale przede wszystkim Zielony Talerzyk. I zacznijmy od Zielonego Talerzyka, w którym się w tej chwili znajdujemy. I jest to takie fajne miejsce w Lublinie. Opowiedz coś o Zielonym Talerzyku? No, o Zielonym Talerzyku to jak ja zacznę, to oczywiście nie mogę skończyć, bo ten Zielony Talerzyk ma wiele aspektów. Może zacznę od tego, że jak Jarek Koziara, który tworzył nam logo do Zielonego Talerzyka, zapytał nas, bo to jest restauracja rodzinna, dlatego będę używała liczby mnogiej, nas, zapytał, co mam napisać, czy to jest bar, kawiarnia, klub, restauracja. Myśleliśmy i powiedzieliśmy, zostaw ten Zielony Talerzyk. To jest, ja myślę, że ten Zielony Talerzyk to jest taki twór sam w sobie, prawda, który ma swoją pojemność, wszystko można na tym talerzyku położyć. Ta zieloność jest oczywiście kolorem dominującym. No tak, ale to jest restauracja z filozofią. No ja tak nie ukrywam, że z misją po prostu, chociaż bałam się tego słowa, ale jakby dojrzałam do tego, żeby się nie bać. Tak, ja mam swoją misję, oczywiście każdy z nas członków tutaj z naszej rodziny, którzy tu pracują, mają swoją bajkę lub misję na ten temat. Ja tutaj realizuję swoją misję, czyli lokalność, wsparcie lokalnego rolnictwa i taki swoisty styl, który styl prowadzenia biznesu, który polega właśnie na biznesie opartym na empatii. Też nie chcę się bać tego słowa. Naszą zasadą jest to, że jak najwięcej produktów, które znajdują się u nas, kupujemy u lokalnych producentów. Są to produkty bardzo dobrej jakości. Niekoniecznie to muszą być produkty ekologiczne. Ja uważam, że zasada takiego społecznego zaufania powinna być jakby najważniejsza w każdym biznesie. Chodzi o żywność zdrową po prostu. No tak, zdrową, naturalną, nieprzetworzoną. Przede wszystkim lokalną, tak jak mówię, to jest taka moja bajka. Czasami korzystamy z lokalnych przepisów, czasami korzystamy z przepisów regionalnych, innych kultur, bez znaczenia. Dobrze, ci lokalni dostawcy, sama ich wynajdujesz? No, sama ich wynajduję, sami się wynajdują, przychodzą, są polecani. Myślę, że ten krąg jest taki, tak pulsuje. Mamy po prostu czasami bardzo malutkich dostawców, to są ludzie, którzy prowadzą działki. To są tak zwane babcie, które siedzą gdzieś tam, prawda, na Hipotecznej czy na Ruskiej z pęczkiem rzodkiewek. Te panie też zaczęły przychodzić czasami do Zielonego Talerzyka, zwyczajnie po to, żeby zarobić parę groszy, a nam oczywiście się przyda bardzo dobry, świeżutki produkt. No i są też rolnicy, którzy mają certyfikat ekologiczności, pani Sylwia Babulska, pan Chmiel, czy rolnicy po prostu hobbyści. Kupujemy takie specyficzne rzeczy od ludzi, którzy na przykład hodują kwiaty jadalne. Nasturcja? Także nasturcja, nagietek, bratki, ogórecznik, dużo innych rzeczy. Ja też zachęcam osoby, z którymi współpracuję, rolników i działkowiczów, żeby zaczęli wykopywać nam, no bo na razie tak, to są bulwy, wiosną to są też świeże liście, żeby odszukiwali nam tych roślin, które są jadalnymi roślinami, a w naszej kuchni są zapomniane. I tak na przykład ostatnio, ponieważ teraz jest taki moment, zbliża się zima, to częściej używamy tych roślin korzeniowych. Mamy często topinambur, czy mamy korzeń łopianu. To są rośliny, które oprócz tego, że są bardzo smaczne, mają też duże właściwości zdrowotne, co jest dla nas też bardzo ważne. Na przykład topinambur obniża poziom cukru we krwi, więc jest... Nie wiedziałem. Mało ludzi wie, bo ja myślę, że ten system korporacyjny innej żywności zepchnął te zapomniane rośliny, prawda? Znaczy sprowadził je co najwyżej do jakichś produktów do jedzenia, w ogóle bez świadomości tego, że one mogą być lekiem na przykład? Na przykład, bo jedzenie w ogóle powinno być lekiem. To jest tak, to jest też, to jest moja filozofia. Znaczy moja, no nie jest moja, prawda, bo to jest filozofia jakby wielu prawdziwych lekarzy i prawdziwych kucharzy.
że jedzenie powinno być lekiem, a lekarstwo powinno być jedzeniem. Może wtedy firmy farmaceutyczne też zarabiałyby trochę mniej, no, dlatego nie jest to zbyt powszechny pogląd, aczkolwiek popularny w pewnych kręgach, nie? I mam nadzieję, że będzie coraz bardziej popularny. Poza jedzeniem, które przygotowujecie tutaj na miejscu w restauracji, widzę, że są jeszcze jakieś słoiczki? No właśnie, bo też wykorzystujemy taką lukę, nie lukę w polskim prawie, które jakby bardzo utrudnia przynajmniej polskim rolnikom przetwarzanie tak żywności, którą sami wyhodują. Ponieważ no pewnie jak ty akurat wiesz, prawda, że są tak wyśrubowane normy, że małego rolnika nie stać na to, żeby założyć sobie przetwórnię, prawda, de facto fabrykę. Ja bym oczywiście bardzo się cieszyła, żeby rolnicy to robili, no ale póki co po prostu robimy to. Robimy, przetwarzamy w różny sposób, robimy konfitury, robimy dżemy, robimy marynaty, robimy ajwary, robimy swoją własną granolę. Są to rzeczy bardzo wysokiej jakości, robione naprawdę z najlepszych produktów. Można je kupić przez internet? Wiesz co, jeszcze nie pomyślałam o tym. Czyli tylko tutaj można je kupić, na miejscu? To znaczy nie, ja myślę, że możemy je wysłać, jeśli zamówisz przez internet. Ja chyba takie ogłoszenie dałam, ale nie mamy strony internetowej, nie mamy sklepu internetowego. Widzisz, tą podsunąłeś mi pewien pomysł. Na razie byliśmy zbyt zajęci, żeby też się jakoś tym zająć. Ostatnio nasze przetwory wozimy niestety do Warszawy, dość daleko, do Fortecy Agnieszki Kręglickiej. Jesteśmy tam średnio co 2 tygodnie, bo tutaj w Lublinie ten rynek jest troszeczkę wolniejszy niż w Warszawie. No ale Lublin jest zielony sam w sobie, w sensie swojej świadomości, nie? To nie jest tak, że jesteście tutaj jakąś wyspą na oceanie nieprzyjaznych ja myślę, kierunków. Że tak. Ja wiesz co, że tak materialnie to chyba jesteśmy jednak wyspą. Ja spotykam bardzo wielu ludzi o zielonej świadomości, rzeczywiście. Natomiast to słyszę zresztą, wiesz, od wielu ludzi z Lublina, że no dziwne, że tylko jedno takie miejsce jest. Znaczy ono jest też, ja też zaczynam dostrzegać, dlaczego ono takie jest po prostu. No my jednak produkujemy dość ekskluzywną żywność. Nasze produkty są drogie, restauracje tną koszty, prawda? To jest powód. Ale ja też jakby widzę, że na skalę Polski jesteśmy materialnie też wyspą. Ja słyszę od, wiesz, przyjezdnych z wielu miast, jak to dobrze, że jest zielony talerzyk, jak to źle, że nie ma go w naszym mieście. Dlaczego go nie ma we Wrocławiu, dlaczego nie ma go w Rzeszowie? Bardzo często słyszymy takie opinie. Ja to nie ukrywam, Andrzej, że po prostu z jednej strony jestem niezmiernie szczęśliwa, że udało nam się stworzyć coś, co jakby wielu ludzi bardzo ciepło i serdecznie odbiera i nas wspiera, a z drugiej strony no ubolewam nad tym, że no polski rynek kulinarny, mówiąc brzydko, rynek, czy po prostu ten krajobraz kulinarny jest właśnie taki zglobalizowany, że większość restauratorów jedzie do makro i kupuje mrożone warzywa. Znaczy w Warszawie to się zmieniło. No. Życzę serdecznie Lublinowi, żeby to się tak samo zmieniło. Natomiast w Warszawie w tej chwili rzeczywiście jest mnogość tego typu projektów, które... Cieszę się. Tak, które właśnie, jak mówisz, na pewno nie korzystają z makro i gdzieś tam się odwołują do tej samej świadomości, w zasadzie o której ty mówisz. No. Wiesz, no to jest fantastyczne, bo po prostu ja myślę, że mówiąc znowu, użyję takiego słowa, które nie lubię, ale cokolwiek by to nie znaczyło. Tego rodzaju moda, prawda, jest dobra dla wszystkich, prawda? Jeśli powstanie więcej takich restauracji, to będziemy mieć więcej świadomych klientów i wcale to nie będziemy tworzyć dla siebie konkurencji. O, to z całą pewnością. Mm-hmm. Dobrze, a powiedz mi, Małgosiu, bo chciałam o tej filozofii trochę więcej. Tak naprawdę. Bo wiem, że w jakiś sposób jesteś zaangażowana w ruch slow foodowy. Znaczy, no tak, jestem zaangażowana, bo jestem współzałożycielką Slow Food Convivium Lubelskiego. To jest taka grupa zapaleńców, ludzi, którzy bardzo świadomie chcą wspierać tę żywność, jak najbardziej lokalną, dobrą żywność. W ogóle slow food to, jak wiesz, nie będę mówić o całym ruchu slow food, bo to jest olbrzymi temat. Sprowadza się w sobie do tego, do prawa do dobrego smaku, co się wiąże oczywiście z wieloma działaniami do tego, żeby
no między innymi odtwarzać stare, ginące gatunki roślin, także i zwierząt, żeby wspierać producentów prawdziwie dobrej żywności. Ja myślę, że to jest taki temat, jak możemy słuchaczy odesłać po prostu na stronę Slow Food, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa i długa już bajka, która ogarnia cały świat i uważam, że to jest bardzo też pozytywne, bo razem z tą modą na Slow Food, no myślę, że też no wzrasta świadomość taka zdrowotna i lokalna, która jest bardzo istotna. Mówiąc o lokalności, mam na myśli to, że ser wyprodukowany we Francji, no najlepiej spożywać we Francji jednak, a my oczywiście, no ja myślę, ponieważ no, w Polsce nie ma tak znakomitych serów, to dobrze, jak my też czasami spożywamy, ale głównie z różnych powodów powinniśmy spożywać tą żywność, która powstaje tutaj w naszym otoczeniu. Notabene na Lubelszczyźnie też już zaczynają powstawać dość dobre sery. Porównywalne do francuskich? No nie. Tutaj jest taka trochę, no ale warzywa mamy nie gorsze niż Francuzi. Nie, warzywa możemy mieć nawet lepsze niż Francuzi. Z całą pewnością no. Mamy, nie możemy, tylko mamy, tak. Małgosiu, dobrze, slow food to jedno, ale też wiem, że jesteś zielona. Jeśli tak mogę oczywiście powiedzieć, z uśmiechem na twarzy. No tak. Wiesz co, to jest trochę taka dziwna historia z tą zielonością. Ja, wiesz, zawsze uważałam, że jestem taką delikatną humanistką. Polityka to jest taka trochę brudna rzecz. Mnie bardziej interesowały takie kierunki duchowe, rozwój duchowy i wydawało mi się, że to jest w sprzeczności. Dojrzewałam bardzo długo do tego, żeby zacząć myśleć w ogóle o polityce. To się stało w sposób praktyczny. Zauważyłam w pewnym momencie, że właściwie każdy aspekt mojego bardzo prywatnego życia, gdzie się nie ruszę, zaczyna jednak dotykać tej polityki. I ponieważ ja lubię mieć wpływ na swoje życie i też jako kobieta i osoba, która dojrzewa i prawda, bo zwyczajnie, no z wiekiem każdy, prawda, ale ja, może nie każdy, ale okej, część ludzi jednak wybiera taką opcję w życiu, że trzeba dojrzewać. Zobaczyłam, no, że ja jestem łącznością z innymi ludźmi, także to polityka ma wpływ nie tylko na moje osobiste życie, ale na życie mojej rodziny i życie miejsca, w którym żyję innych ludzi, prawda, jakby nie tworzę takich granic. W każdym razie, no w tym momencie mam taką potrzebę, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i nie godzić się na to, na co nie chcę się zgodzić, czyli na przykład na niszczenie żywności, na transportowanie żywności, na bezrobocie, które jest bezsensowne. Prawda? Wielu ludzi ma świadomość tego, że to jest złe. No ja mam zwyczajnie taką potrzebę, żeby spróbować zacząć to zmieniać i mam nadzieję, że nie tylko dla siebie, dla swojej tak zwanej kariery, ale znajdę po prostu dla świata, że znajdę jakby ludzi, którzy będą myśleć i iść w tym samym kierunku. Ja myślę, że to jest super, jeżeli ludzie o takiej osobie powiedziałaś na początku, gdzieś tam zorientowani na wartości duchowe i tak myślący jak ty, w sensie filozofii, którą tu przedstawiasz, wchodzą w politykę. Przy całych obiekcjach, o których powiedziałaś, od których pewnie wielu z nas nie jest wolnych, że polityka to jest taki byt, który nie do końca wiadomo, na ile on ubrudzi, a na ile można coś z nim zdziałać, to myślę też, że jedyną drogą, żeby tę politykę zmienić i żeby ją odczarować w takiej postaci przez nas nieakceptowalnej, to jest zacząć się w nią angażować. Może nie jedyny sposób, ale na pewno jeden ze sposobów. Wiesz, Andrzej, ja też dużo o tym myślę. Myślę, że trochę to jest tak, że to słowo polityka zostało zabrudzone poprzez fakt, że wielu polityków zwyczajnie siedzi w kieszeni korporacji. I polityka nie musi tego oznaczać. Polityka po prostu to jest służba, no też służba, prawda, ale i samorealizacja. I to są takie dla mnie bardzo główne rzeczy. Ja wcale nie sądzę, że to musi tak być. Ja właśnie chcę się zająć polityką, żeby się uniezależnić od korporacji, od systemu korporacyjnego, żeby być w ogóle niezależną jednostką. Masz jakąś taką swoją wizję tego, jak
jaki byś chciała ten zielony Lublin w przyszłości, jakim byś go chciała widzieć? Znaczy wiesz, Andrzej, dla mnie to jest bardzo proste, to po prostu ja chciałabym, żeby cały Lublin wyglądał mniej więcej tak jak zielony talerzyk. Wiesz, ja na Facebooku znalazłam takie bardzo fajne zdjęcie rośliny, która przebija beton i wyrasta, prawda, rozbija. I to ja myślę, że to jak, że to jest mniej więcej to, co ja myślę. Znaczy w tym oczywiście lepiej, żeby betonu wcale nie było, prawda, tylko jakby ta zieloność, ale tak, ja bym chciała rozbetonować ten Lublin, bo w tym momencie widzę, że to idzie niestety w takim kierunku dużych projektów, dużych inwestycji, zupełnym pominięciem prawdziwych, wiesz, potrzeb ludzi i natury. I to są, no i tak, potencjału tego miejsca, bo jednak Lubelskie jest dosyć unikalnym miejscem, no jeśli chodzi o potencjał rolniczy chociażby w Polsce. Jest najmniej skażone zdecydowanie i to wszyscy o tym mówią. No tak, ale wiesz, ma ten potencjał faktyczny, natomiast w tym momencie mentalność osób, które decydują o kształcie tego miasta, jest w większości zabetonowana, ja używam tego w sposób przenośny i dlatego no tak ostatnio mówię, chciałabym to odbetonować, zazielenić i dosłownie w przenośni. Zielony Talerzyk jest restauracją, ma swoją kuchnię i ma swoje reguły gotowania w tej kuchni. No właśnie, wiesz co, tak, z tymi regułami to jest tak, że właściwie ma poza tą lokalnością i uczciwością produktów, to takich reguł to właśnie nie mam. W sumie to jest bardzo dużo improwizacji. Jak widzisz, prawie codziennie mamy nowe potrawy, codziennie mamy menu. Oczywiście mamy ciągle nowe pomysły. No wiesz, mamy po prostu lokalność, piwa lokalne, wina polskie, także z małych, lokalnych winnic. No nie tylko polskie, przepraszam, wina też mamy węgierskie, ale z małych, lokalnych, rodzinnych winnic, co bardzo cenię. I teraz mam też taką potrzebę, bo coraz więcej myślę o tej lokalności. Boże, czepiłam się tego tematu lokalności, wiesz, ale świadomie, okej, będę to ciągnąć. Że byłoby dobrze, żeby wprowadzić na stałe, codziennie jakąś bardzo tradycyjną potrawę z tego regionu. Tak, i żeby klienci, którzy tutaj przychodzą, mieli świadomość tego, że to zawsze może być. To może być też bardzo ciekawe, prawda, promocyjnie dla miasta. A ja sama po prostu jest bardzo, bardzo lubię gotować, zawsze tak miałam. To jest jakby kwestia smaku. Wiesz, miałam zawsze taką miłość do dzikich roślin albo do innych roślin i stąd się wzięła moja potrzeba zwyczajnie mieszania w tych garnkach. Ja jako małe dziecko musiałam jeść żywicę, musiałam rozgryzać szyszki, liście. Na przykład kiedyś zrobiłam, wiesz, będąc małą dziewczynką, sos stój i potem dowiedziałam się, że jest trujący. Ale wiesz, to takie eksperymenty były z różnymi smakami. No i zwyczajnie to się wzięło na takiej, wiesz, pozycji bardzo, znaczy z takiego bardzo naturalnego miejsca, z miejsca dzieciństwa, odkrywania smaku. A ty jesteś szefem kuchni? Nie, ja nie jestem teraz szefem kuchni. Szefem kuchni jest Marysia. Ja byłam twórczynią Zielonego Talerzyka, także tworzyłam pierwsze przepisy, kompletowałam je, czy tworzyłam, wiesz, no... Trudno tworzyć przepisy, bo część brałam z powietrza, to znaczy ze wspomnień z dzieciństwa, te najbardziej cenię, prawda? No teraz to jest różnie, szukamy przepisów w kuchni różnych narodów, więc podpieramy się doświadczeniami innych kucharzy, czasami korzystamy z internetu. Marysia jest twoją córką, tak? Tak, Marysia jest moją córką, mówiłam ci, to jest biznes rodzinny. Właśnie, tak. Czyli wy tworzycie firmę rodzinną, tak. To chciałem cię zapytać... No właśnie, bo to jest troszkę inny byt firma rodzinna niż... No trudniejszy, tak, trudniejszy, bo wiesz, w rodzinie to więcej się zawsze tak kotłuje składników. Dużo jest emocji, dużo innych rzeczy, wiesz, trudno jest tak życie oddzielić od biznesu. Zresztą ja nie wiem, czy to jest konieczne, ja też uważam, że to jest taka szkoła pewne, prawda, to jest dojrzewanie, że pewne rzeczy się życia rodzinnego ujawniają, prawda, jak pracujemy wspólnie. Ale wierzę w to, że też są jakieś fajne strony tego, że to jest firma rodzinna. Wiesz co, ja ci powiem tak, ja to jestem taka się zrobiłam kobieta bardzo, wiesz, przez ostatni czas mojego życia i mnie bardzo cieszy to, że to tak zaczęło rosnąć jakoś w pokolenia. Moje dzieci, które na początku broniły się przed zielonym talerzykiem, ja musiałam ich do tego namawiać. Teraz nie dałyby go sobie wyrwać za żadne skarby. Bardzo się z nim utożsamiają.
Zielony talerzyk nie jest właśnie, no, nie jest ani barem, znaczy nie jest tylko barem, nie jest tylko restauracją, nie jest tylko miejscem spotkań, czym nie jest klubem, jest wszystkim po trochu i czymś jeszcze poza tym, wiesz, bo też taką ważną rzeczą, która się dzieje w Zielonym Talerzyku, są różnego rodzaju imprezy kulturalne, które organizuje głównie mój syn, który jest współwłaścicielem, Franciszek Znamierowski. Franciszek zaprasza tutaj artystów, często to są koncerty, teraz będziemy mieć zaduszki poetyckie, czasami są to wiersze, czasami są to bajki, czasami to są warsztaty dla dzieci albo dla dorosłych, warsztaty kulinarne to prowadzimy na zmianę, czasami ja prowadzę, czasami Marysia, czasami ktoś utalentowany, kto się zjawi w okolicy Zielonego Talerzyka. Wiesz, my nie mamy takich granic. Jesteśmy otwarci na różne rzeczy. No, mamy ten komfort, ponieważ nie jesteśmy instytucją państwową, prawda? Więc możemy robić tak jak nam to gra i jak to gra naszym gościom. Także wiesz, to jest też trochę galerią. Czyli przestrzeń doświadczania, tak bym to może określił. To jest cytat z jednego z moich kolegów, który tak ładnie opisał potencjał, który otworzył przed nami Tomek Kukułowicz, który jest prezesem Fundacji Jesteśmy Zmianą. Kiedyś powiedział, Tomek daje nam przestrzeń doświadczania i od nas zależy, jak z niej korzystamy. I tak jak opowiadasz o talerzyku, to sobie pomyślałem, że to jest taka przestrzeń doświadczania. Począwszy od jedzenia, skończywszy na tej duchowej, że tak powiem, warstwie talerzyka, o której mówisz w tej chwili. Wiesz co, ja się zgodzę z tobą, tak, to jest ładna nazwa. I przestrzeń doświadczania mi się podoba i to, że jesteśmy ciągle w zmianie, to tak. Jesteśmy ciągle w zmianie. Małgosia Wołoszczuk, Zielony Talerzyk. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Dziękuję, Andrzej. Dziękuję. Zapraszam do Zielonego Talerzyka, koniecznie, w Lublinie. Nie macie strony internetowej jeszcze. Nie, ale jesteście na Facebooku. Do znalezienia na Facebooku, do znalezienia w internecie. Zapraszam serdecznie do Lublina, do Zielonego Talerzyka, a przy okazji na stronę nawigatorów jutra. Ja się nazywam Andrzej Bazgier, dziękuję bardzo.